Maria Szyszkowska, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Filozof, działaczka społeczna, senator piątej kadencji. Wykłada filozofię i etykę. Powołała do życia filozofię codzienności, filozofię formacji i wniosła wkład do filozofii prawa. Opublikowała kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. W 2005 roku. Była nominowana do pokojowej nagrody Nobla. Socjalizm w Polsce charakteryzował się dwuwładzą: należała i do PZPR, i do organów państwa. Każdy obywatel, bez względu na to, czy był członkiem partii, miał możliwość odwołania się do organów centralnych. W czasach PRL krytycznie oceniano okres polski międzywojennej. Ale muszę zwrócić uwagę na to, że ochrona człowieka w czasach PRL wyrażała się nie tylko w tym, że zlikwidowano biedę, która jednak panowała w okresie międzywojennym, że rzeczywiście każdy miał gdzie mieszkać, każdy mógł bezpłatnie się leczyć i bezpłatnie studiować. Ochrona człowieka w Polsce Ludowej. Myślę, że wyrażała się, a właściwie może nie tyle ochrona, co uznanie wartości każdego człowieka, wyrażało się w tym, że społeczeństwo żyło pod oddziaływaniem ideałów. Te ideały w większości społeczeństwa były bliskie oczywiście nie wszystkim ale. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że wartość człowieka zaczyna się wtedy, gdy jakieś ideały stają się życiowymi drogowskazami. I wtedy ja spotykałam bardzo wiele osób, które szczerze były przekonane, że ustrój ten, socjalizm w Polsce Ludowej, jest ustrojem, który jest sprawiedliwy i przynosi oczekiwane, Zmiany. O przemianach w gospodarce decyduje człowiek, i wbrew obiegowej opinii, to świadomość determinuje byt, odwrotnie. Dziś to rynek wskazywany jest jako czynnik przemiana, więc gospodarka uznawana jest za wartość nadrzędną. Zgadzam się z tobą całkowicie, bo nie ma przecież obiektywnych praw. Które powodowałyby, że z jednej epoki społeczno-ekonomicznej przechodzimy do drugiej. O tym decydują przepisy prawne, a o przepisach prawnych decydują ci, którzy mają stosowną ku temu władzę. I po II wojnie światowej wprowadzony został w Polsce socjalizm. Który, o czym nie chcemy teraz pamiętać, jednak wzbudził zadowolenie znacznej części naszego społeczeństwa. Ja pamiętam ogromny entuzjazm, pamiętam pochody pierwszomajowe, a więc nie jest prawdą, że przemoc o tym decydowała, bo idea socjalizmu należy do tych, które. Rozgrzewają umysły i uczucia społeczeństwa. Oczywiście odmian socjalizmu jest wiele. Ten wprowadzony po II wojnie światowej do Polski był jedną z odmian socjalizmu. Chciałbym przypomnieć, że wtedy funkcjonowały u nas trzy formy własności: oczywiście przeważała państwowa, ale pozostawiono również w Polsce własność prywatną. I kontynuowano też własność spółdzielczą, która w okresie międzywojennym w Polsce no, bardzo się rozrosła. I to, co było ogromnie ważne, to ta wspomniana przez ciebie dwu władza, dlatego że żaden właściwie z obywateli nie był pozbawiony pomocy, jeżeli tego potrzebował. Jedni zwracali się do władz PZPR, inni się zwracali do władz państwa i to przynosiło każdemu, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, poczucie bezpieczeństwa. Ceniony był ateizm, a mimo to rozwijały się ośrodki szerzące filozofię chrześcijańską. Nie oznacza to jednak, że niektórzy nie trafiali na indeks, no, między innymi ty. Określone były w sposób jawny, jednoznaczne zasady, a więc granice tego, co wolno, i granice tego, czego nie należało czynić. I ja rzeczywiście miałam kłopoty światopoglądowe, i to dość znaczne w czasach PRL, w czasach Polski Ludowej, ale ja zdawałam sobie sprawę, że ja przekraczam, granice tego co dozwolone. Mianowicie ja st początkowo studiowałam w uczelniach katolickich, ponieważ nie chciałam studiować marksizmu, ale poznałam w uczelniach katolickich prąd filozoficzny, który do mnie bardzo mocno przemówił, mianowicie neokantyzm i wiedziałam, bo studiowałam również na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego i wiedziałam, że neokantyzm jest oceniany przez marksistów jako rewizjonizm w ruchu robotniczym. Właściwie te, ta polityczna ocena dominowała, ponieważ marksiści krytykowali socjalizm, który wynikał z neokantyzmu, ceniąc socjalizm, który wynika z marksizmu. A więc moje opowiedzenie się jawne po stronie Krytykowanego neokantyzmu musiało w konsekwencji przynieść mi rozmaite utrudnienia. A co gorsze, jedyną dziedziną filozofii, jedyną, która była zlikwidowana w czasach Polski Ludowej, była filozofia prawa. Na miejsce filozofii prawa wprowadzone zostały katedry teorii państwa i prawa z marksistowską interpretacją tych Zjawisk. Otóż ja, zafascynowana filozofią prawa, wiedziałam, że się narażam na kłopoty materialno-życiowe, a jednak napisałam rozprawę habilitacyjną z tego zakresu i potem nie mogłam znaleźć pracy. Ale nie miałam nigdy pretensji, bo zasady ustrojowe były bardzo wyraźne i bardzo jednoznaczne. Troszkę się zmieniliśmy. Dzisiaj świadomość Polaków koncentruje się wokół pomnażania dóbr materialnych. Z podmiotu staliśmy się kapitałem ludzkim. Jest pozbawione wątpliwości, że socjalizm, który został wprowadzony w Polsce po II wojnie światowej, zlikwidował biedę. Zlikwidował biedę przede wszystkim na wsi, jak również i w mieście. Były budowane Domy w szybkim tempie dla tych, którzy ze wsi przybywali do miast szukając pracy. Była ogromna opieka dla tych, którzy zaczynali na przykład działalność kulturalną, czy to byli początkującymi poetami, czy malarzami, znajdowali opiekę państwa. Podobnie troszczono się. O środowiska uniwersyteckie. Tak więc wiedy nie było, zlikwidowano lombardy. I przypomnę, że Bolesław Prus w lalce napisał bardzo wyraźnie, jednoznacznie, że upokarzająca jest dla człowieka filantropia, a więc nie organizowano jakichś zabaw czy wielkich hucznych. Po to, żeby złożyć się na pieniądze dla biednych, lecz mocą przepisów prawnych bieda była likwidowana. Likwidowana szacunek dla człowieka był bardzo wyrazisty. Przy czym dotyczyło to również środowisk katolickich, bo hmm, trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale poza prywatną uczelnią katolicką, mianowicie kulem, w, jeszcze w czasach stalinowskich, a więc w 1954 roku założono dzisiejszy Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego, czyli Akademię Teologii Katolickiej. To była uczelnia państwowa. Były bardzo liczne ośrodki katolickie i szerzej chrześcijańskie, wydające rozmaite pisma. Działał Pax, bardzo potężne wydawnictwo. A poza tym zastanawiałem się kiedyś nad tym, że wydawanie tygodnika nie, czy na przykład film Kler na pewno nie byłby dopuszczony przez cenzurę, bo cenzura dbała o to, ażeby Kościół katolicki no, nie był krytykowany, nie był atakowany. To trudno sobie dzisiaj wyobrazić. A więc Polska była krajem bardzo szczególnym, dominował marksizm, ale po 1956 roku w prasie codziennej, w słowie powszechnym, czyli piśmie katolickim, jak również w trybunie ludu, piśmie marksistowskim, toczyły się swobodne, niekontrolowane, pozbawione ingerencji, cenzury, dyskusje światopoglądowe. Powiedziałabym, że społeczeństwo wtedy żyło, że tak powiem, w oparach problemów światopoglądowych. Natomiast my dziś żyjemy w oparach, używając jeszcze tego słowa, ale dóbr materialnych, co ogromnie obniża wartość człowieczeństwa. Tak, dzisiaj pewnych rzeczy mi brakuje. W życiu społecznym funkcjonowały ideały, choć zapewne nie wszystkie były bliskie każdemu Polakowi. W czasach Polski Ludowej rzeczywiście ceniono człowieka, ceniono każdego człowieka, bo każdemu gwarantowano pracę, opiekę zdrowotną, bezpłatną, bezpłatną naukę, a nawet mieszkanie. I o tym się dzisiaj zapomina, jak również większość społeczeństwa nie wie o tym, że przemiany, które nastąpiły w Polsce po II wojnie światowej, były zgodne z programem Polskiej Partii Socjalistycznej. W PPS w swoim programie radomskim uchwalonym tuż przed II wojną światową wskazywał konieczność takich przemian, które rzeczywiście nastąpiły po drugiej wojnie światowej. I to jest pewien paradoks, bo przecież wiemy, że stawia się pomniki Józefowi Piłsudskiemu, a jednocześnie nie ceni się czasów PRL, które urzeczywistniały w dużym, urzeczywistniły w dużym stopniu program tej partii. Tam, na, nawet w tym programie radomskim PPS, była taka sugestia, że należałoby niektóre dwory zmienić na domy kultury, czy przedszkole, i to się stało. To było faktem. Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że rozwinęły się ruchy nie tyle emancypacyjne, bo w tej chwili określa się je mianem ruchów feministycznych, ale prawdziwe zdobycze kobiety uzyskały po październiku, czyli po 1956 roku w Polsce. Mianowicie została uchwalona wtedy ustawa. Która zezwalała kobietom na przerywanie ciąży z przyczyn społecznych. Dzisiaj niektórzy się śmieją z tego hasła: kobiety na traktorach, ale kobiety można było znaleźć wszędzie, mogły wykonywać takie prace, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. I myślę, że w dużym stopniu na to wyzwolenie kobiet. Wpłynął fakt, że polityka była oddzielona od wyznań religijnych. Jak długo polityka podlega wyznaniom religijnym, a właściwie określonemu wyznaniu religijnemu, to możemy mieć sytuację podobną do tej, która jest w krajach islamu, czy też zdarza się również w niektórych państwach które nazywają siebie demokratycznymi. Jeżeli nasze rozmowy, tematy i spojrzenie na świat zainteresowały cię, stały się powodem refleksji, a nawet zweryfikowania opinii, zaloguj się na www.zrzutka.pl, kukuś lustro i wesprzyj produkcję naszych programów. Liczy się każda złotówka. Dziękuję.